To jest People Story PwC. Kamila Kalinczak, zapraszam. A moim gościem jest dzisiaj Wiktor Witkowski. Cześć, dzień dobry, miło Cię gościć. Cześć, dzień dobry. Rozumiem, że gdybyśmy musieli teraz zaprojektować coś z kategorii biżuteria, to bylibyśmy w stanie, bo Ty nas poprowadzisz. Tak, myślę, że tak długo jak to będzie coś bardzo minimalnego, to tak. Rozumiem, że gdybyśmy mieli zaprojektować coś z kategorii strona internetowa, aplikacja mobilna, to również damy radę. Z twoją pomocą. Tak, tak długo jak też to będzie w miarę proste. Pytam o to oczywiście nie bez przyczyny, bo wyszło nam w naszych rozmowach kuluarowych, że masz skłonność do uczenia się nowych rzeczy, co absolutnie oczywiście stuprocentowo jest atutem, ale jak ty wynajdujesz takie rzeczy, jak nauka projektowania biżuterii? no Tym się w PWC nie zajmujesz. Jeszcze być może. Tak, no to jest jedna z tych rzeczy, która przychodzi do głowy podczas kwarantanny, podczas rozmów, z różnymi osobami, które się spełniają jako przedsiębiorcy. Mhm. I przyznam, że to jest jedna z rzeczy, która najbardziej mnie mm, interesuje tak długofalowo, znaleźć na siebie jakiś pomysł również w obszarze bycia przedsiębiorcą. Mhm. I chwytam się różnych rzeczy, różnych pomysłów, lubię eksperymentować i nie odrzucam nawet pomysłów, które się wydają w pierwszej chwili nie do końca nawet do mnie dopasowane bo na przykład z biżuterią nie mam absolutnie nic wspólnego, ale uznałem, że to jest ciekawa rzecz. Dowiedziałem się, że istnieją nowe techniki produkcji biżuterii przy pomocy druku 3D. Pomyślałem, że mam trochę czasu, nie dojeżdżam do biura, czemu nie? Ale mam takie poczucie, że wchodzisz w temat bardzo głęboko, nawet jeżeli chodzi tutaj o kilka detali. Nawet jak rozmawialiśmy o audiobookach i o tym, że lubisz poszerzyć swoje horyzonty poprzez książki, to ile ich naliczyłeś? Bo ja chyba 30, tak? W ciągu roku? Tak, chyba 34 mam na odbór za 2021. No, Ale biorąc też... pod uwagę fakt, że Polacy nie czytają nawet gazet, ani wiesz, no, składu, opakowań, produktów, które akurat wpadły im w ręce, jest to wynik absolutnie imponujący. Tak, przy czym ja jestem sprytny, bo po prostu audiobook można słuchać wszędzie. Mam znajomych, którzy deklarują, że oni muszą być bardzo skupieni, kiedy czytają książki, i tak samo, kiedy je słuchają. Mhm. Ja tak absolutnie nie mam. I słucham książki właściwie w każdych okolicznościach, także sprzątając, zmywając naczynia, ćwicząc na siłowni, w drodze do biura i z powrotem. Także to sprawia, że nawet nie wiem kiedy półtorej godziny w ciągu dnia książki mam wysłuchane. No może nie ze stuprocentową uwagą, ale też wychodzę z założenia, że w książkach też jest dużo treści, która no nie zawsze wymaga uwagi. Tak? No jeszcze, no chyba, że to jest jakieś naprawdę pracowanie naukowe a tak się staram koncentrować po prostu na najważniejszych rzeczach. Mm -hmm. Jakiś tytuł, który szczególnie zapadł Ci w pamięć spośród tych 34? Wiesz co, no, w zeszłym roku faktycznie czytałem, sporo, czy słuchałem sporo biografii, także mm -hmm. słuchałem biografii e, Baracka Obamy, mm -hmm. Promise Land i słuchałem również biografii Boba Egera e, prezesa Disney, e, Ride of the Lifetime, tak mi mm -hmm. się wydaje, że nazywa się ta książka. Obie bardzo ciekawe. Mhm. Także Czyli jestem jest dużym jednak... fanem biografii. Właśnie, miałam o to zapytać. Rozumiem, że chodzi o literaturę faktu. Z reguły, tak. Mam trochę też słabość do science fiction. W zeszłym roku też słuchałem książki Project Helmery, Andiego Weyra. To jest ten autor, na podstawie którego książki nakręcono w film Marcjanin. Mhm. E, także nie wiem, wydaje mi się, że to jest jeden chyba z najpopularniejszy autor science fiction teraz. Podoba mi się w nim to, że on y, potrafi w bardzo rozrywkowy sposób pisać nauce. Mhm. I ja nie jestem osobą, która interesuje się fizyką, ani nawet specjalnie ma jakieś skłonności akademickie, ale sposób, w który on pisze sprawia, że myślę sobie, że kurczę to jest bardzo fajna dziedzina i mhm. właściwie czemu nie? Okej, okay. to wiemy w takim razie, czym zajmowałeś sobie czas, kiedy tego czasu wszyscy mieliśmy nadmiar, bo nagle siedzieliśmy w domu, spowodowane to było oczywiście pandemią, lockdownem pierwszym, drugim, kolejnym. A co miałeś wtedy w głowie w marcu 2020 roku kiedy dowiedzieliśmy się, że przestajemy chodzić do pracy? Pracujemy oczywiście, ale teraz będzie wyglądało to zupełnie inaczej. Powiem tak, może na, na dwóch poziomach. Jeżeli chodzi o poziom profesjonalny, to miałem na pewno w głowie to, że to jest duża zmiana, i właściwie zastanawiałem się, ile z tych rzeczy, które robiliśmy dotychczas, będziemy dalej kontynuowali i na ile jest, jesteśmy gotowi do tego, żeby zrobić tak istotną zmianę. Całkowicie zmienić usługi, które oferujemy klientom. Dużo projektów, które ja osobiście wykonuję, no, wymagały tego, że jechaliśmy do klienta, na przykład za granicę. Siedzieliśmy u niego w biurze, siedzieliśmy z pracownikami, siedzieliśmy z członkami zarządów i wspólnie zastanawialiśmy się nad jakimś problemem, i to były ćwiczenia bardzo interaktywne. W tym momencie, w marcu 2020 roku, te projekty właściwie zostały wygaszone, inne projekty pojawiły się wysoko na liście priorytetów. Jednocześnie też model realizacji tych projektów zdecydowanie się zmienił. I praca zdalna w teorii jest prosta. Praca zdalna z klientem też w teorii jest prosta, ale w praktyce jest trudna, szczególnie jeżeli jeszcze uczestniczą w niej różne osoby z różnej geografii. I na przykład projekty, które robiliśmy, czy to w regionie tej CE, czy dalej na zachodzie, dalej na wschodzie. W momencie, gdy na przykład łączyliśmy się z trzema biurami, wszyscy musieliśmy być zdalnie. Dwa biura w różnych strefach czasowych. Oprócz tego, jedno biuro, które jest w kraju klienta, i to biuro jednak, mimo że pracujemy zdalnie, to stara się pewne rzeczy robić jednak fizycznie, oczywiście przy zachowaniu względów sanitarnych. No to wszystko to nagle sprawiało, że bardzo trudno było utrzymać ten sam poziom wiedzy, ten sam poziom zaangażowania, a przede wszystkim również ten sam poziom jakości dla klienta. Mhm. Także no, te pierwsze miesiące pod tym kątem były trudne i to też miałem w głowie. Natomiast kluczowe było to, no, co my właściwie będziemy robili. tak? Bo z jednej strony jest to takie pytanie z natury, no jak będziemy my spędzali czas, tak? jak, w jaki sposób zapełnimy kalendarze naszych pracowników, członków zespołu, ale z drugiej strony każdy kryzys jest również okazją i z perspektywy naszej branży w marcu 2020 roku również zaczął się pewien wyścig, w jaki sposób firmy doradztwa profesjonalnego, Będą w stanie zaoferować wartość dla klientów i im pomóc. Mhm. Także z jednej strony byliśmy bardzo przejęci tym, w jaki sposób możemy naszym pracownikom zapewnić pracę, zapewnić ciekawą pracę, żeby oni również czuli się bezpiecznie i no, w dalszym ciągu twórczo pod kątem ich rozwoju, ale z drugiej strony, w jaki sposób w tej nowej rzeczywistości konkurować. Mhm. A z drugiej strony, powiedziałem też w tej perspektywie osobistej, to ja zdałem sobie sprawę, że w moim właściwie życiu aż tak dużo się nie zmieniło, ponieważ ja i wcześniej pracowałem zdalnie w dosyć dużym stopniu. Mieszkam w ogóle blisko biura, więc często do biura przychodziłem w takich troszeczkę nieregulowanych porach, mhm. bo po prostu nie było jakiejś dużej różnicy pomiędzy wykonywaną pracą w domu czy w biurze. A z drugiej strony też postanowiłem, że Skoro pewne rzeczy robimy inaczej w biurze, no to czemu nie robić pewnych rzeczy inaczej w domu? No stąd te różne nowe hobby, pewien romans z przedsiębiorczością, ale również na przykład dużo bardziej intensywne granie na giełdzie i na przykład odkrycie różnych nowych kryptowalut. No i generalnie szukanie nowych punktów zaczepienia w tej nowej rzeczywistości, prawda? Generalnie raczej się starałem skupiać na tym, Jakie mogą też pozytywne zmiany z tego wszystkiego wyniknąć, raczej niż negatywne? Zwróciło moją uwagę, że powiedziałeś problem. Mhm. Użyłeś słowa problem w kontekście takim, że w firmie pojawia się problem. Zwróciło to moją uwagę, ponieważ jest to już rzadko spotykane słowo w rozmowach biznesowych. Jest taka tendencja amerykańska, szkoła mówiąca o tym, że nie mówmy problem. Mówmy wyzwanie. Ja osobiście się z nią nie zgadzam. Uważam, że jakiś problem trzeba go zdiagnozować, dobrać środki do rozwiązania, rozwiązać i zapomnieć. Czy to było przejęzyczenie, czy ty też masz takie konkretne podejście do tego tematu? To nie było przejęzyczenie. Wiesz, my często używamy pewnych kalek z angielskiego, mówiąc o tym, czym się zajmujemy. No jedną z podstawowych umiejętności jest tak zwany problem-solving skills. To nie jest challenge-solving skills, tylko to jest problem-solving skills. Mhm. Więc jak najbardziej w dalszym, słowo, w dalszym ciągu słowo problem występuje w naszym słowniku. Wiesz, Myślę, że to jest raczej kwestia tego, że, że w momencie, gdy się identyfikuje problem, warto od razu myśleć o rozwiązaniu, prawda? A z kolei realizacja rozwiązania, no już pewnie w większym stopniu. Możne, może być nazywana challengem, prawda? No Bo wówczas trzeba znaleźć najbardziej optymalny sposób, znaleźć na to pieniądze, czas, zasoby. Także myślę, że to wpada wtedy w tę definicję. Natomiast my słowo problem bardziej traktujemy jako po prostu punkt wyjścia, tak? Mhm. Jakby co nie gra, co nie działa, z jakim, z jakim problemem mierzy się firma. Mhm. Powiedziałeś o tym, że praca hybrydowa, praca zdalna nie jest dla Ciebie nowością. No właśnie, bo w Twojej branży akurat to się często spotyka choćby ze względu na różnicę w szerokości geograficznej, jasne. Tak. No ale na taką skalę, jeszcze hybrydowo czy zdalnie, nie pracowaliśmy. Nie. Jak ci z tym? Lubisz to, czy nie lubisz? Pytam o to dlatego, że są już badania, które pokazują, że po tym jak wszyscy zachłysnęliśmy się zwłaszcza ci, którzy nigdy tak nie pracowali, jak zachłysnęliśmy się pracą zdalną czy pracą online, po jakimś czasie, po miesiącach, dziesiątkach miesięcy spędzonych przed komputerem, zaczęliśmy mieć tego dosyć. Spotkanie, spotkanie, kolejne spotkanie, w które trzeba się wdzwaniać. Badania pokazują, że coraz więcej ludzi chciałoby jednak wrócić do budynku prawdziwego, wypić mhm. prawdziwą kawę, nie taką tylko zdalną, ze swoimi kolegami i koleżankami z pracy. Czy ty też należysz do tej grupy? Tak, ja należę do grupy osób, które Uważam, że rozwiązanie hybrydowe jest najbardziej optymalne. Ale jednocześnie też należy do grupy osób, która jest przeciwna temu, żeby ludzi zmuszać do powrotu do biura. Uważam, że każdy ma po prostu w innym miejscu pewien próg, w którym mówi sobie, dobra, dosyć tego. Zdejmuję piżamę, zakładam garnitur i idę do, do biura. W moim przypadku ja na przykład mam kawalerkę. Nie ma miejsca, które jest przeznaczone wyłącznie na pracę. W związku z czym w jednym pomieszczeniu spędzam zarówno dzień i noc praktycznie. I to nie jest najbardziej zdrowe. I to przez długi czas mi nie przeszkadzało. Natomiast właśnie mówię, mówię o tym punkcie, że doszedłem do punktu, w którym powiedziałem, w tym momencie, nie wiem, najbliższe parę tygodni albo parę miesięcy czuję, że muszę spędzić w całości biurze, bo mam po prostu dosyć pracy zdalnej. I jakby cieszę się, że miałem taką możliwość. Z drugiej strony mam osoby, które na przykład mieszkają w domach, które mają swoje własne biura, które mają wystarczająco dużo przestrzenie do tego, żeby móc bardzo jasno postawić tą ścianę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. I widzę, że wśród tych osób ta tendencja do przychodzenia do biura jest dużo mniejsza. Mhm. Z drugiej jednak strony, są też takie moim zdaniem, obiektywne rzeczy, które przemawiają za pracą w biurze, mianowicie spontaniczność. To jest coraz bardziej istotna umiejętność zarządzania własnym kalendarzem, które teraz są wypełnione po brzegi, nawet nie tyle spotkaniami, co tym, że ludzie rezerwują sobie bloki czasowe, dlatego że ciągle ktoś do nich pisze. Czy to pisze na komunikatorze, czy pisze maila, czy dzwoni, czy w jakikolwiek inny sposób się komunikuje. Ludzie są z tym bardzo zmęczeni. Jednak komunikacja na tak zwanym open space, czy w ogóle w biurze. Ma to do siebie, że ludzie trochę czytają język ciała, widzą, że ta osoba jest zajęta czy nie, widzą, czy jest na spotkaniu czy nie. Jakby lepiej wybierają moment, kiedy do takiej osoby podchodzą. Ta osoba, w mojej ocenie, dzięki temu ma troszeczkę więcej swobody i przestrzeni, żeby się skupić. Ale z drugiej strony, jak już ta osoba wejdzie z kimś w interakcję, ta interakcja jest często spontaniczna. Mhm. Kawa, lunch, spotkanie na korytarzu. Nigdy nie wiadomo, co z takiej rozmowy wyjdzie. Szczególnie, że jeszcze w naszej firmie ona może pod tym kątem jest wyjątkowa, że jest po prostu nagromadzenie bardzo różnorodnych ludzi z bardzo różnorodnymi kompetencjami. Mhm. I bardzo ciężko jest wykorzystać w całości ten cały potencjał, który mamy zgromadzone, jeżeli te osoby nie są w jednym miejscu, w jednym budynku. Mhm. Jakby prosty przykład, że dwa zespoły mają ze sobą współpracować, nie ma nic prostszego, niż posadzić je obok siebie. I, I nagle te osoby się poznają, nagle ze sobą rozmawiają, i nagle z tego wychodzą pomysły, co przekłada się na biznes. Mhm. W momencie, gdy te zespoły są rozsiane po różnych miejscach i kontaktują się wyłącznie ze sobą poprzez komunikatory, to nigdy nie ma takiej iskry. Mhm. Znaczy, może nie nigdy, ale dużo o nią trudniej. Mhm. Rezerwowanie czasu w kalendarzu, w swoim kalendarzu, umawianie się na spotkanie z samym sobą, mhm. to jest znak czasów. Oczywiście tak. to jest jak najbardziej mm, potrzebne w niektórych korporacjach, bo tak jak wspomnieliśmy, wynika z tego, że spotkanie za spotkaniem, za spotkaniem uniemożliwia, no, pracę, taką prawdziwą pracę, stworzenie, nie wiem, raportu, prezentacji, mhm. czegokolwiek. Czy myślisz, że jakieś Nawyki nam się przez to wykształcą albo jakaś zmiana w obszarze właśnie pracy. Na przykład wiesz, w Stanach Zjednoczonych już dawno odkryli, że spotkanie powinno trwać 15 minut i odbywać się na stojąco. No bo wtedy jak wszyscy przyjdą przygotowani, da się to załatwić, nie trzeba zakładać godziny w kalendarzu, jak to się mówi, bo z defaultu, jak pięknie powiem znowu po polsku, jest to godzina. Może takich mhm. sytuacji będzie więcej? Tak, teraz trochę w olbrzymie. Ale jak ja zaczynałem swoją pracę, to pamiętam, że jednym z najciekawszych i najbardziej interesujących dla wszystkich elementem pracy było właśnie spotkanie. A teraz wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej znienawidzonych już elementów pracy, bo ludzie mają po prostu ich przesyt. Mhm. Myślę, że to wynika między innymi z tego, co powiedziałeś, że spotkania są często robione zbyt długie. Mhm. Spotkanie, które można załatwić w parę minut, jest rozwlekane. Przychodzimy na spotkanie trochę rozpraszając odpowiedzialność za to spotkanie, tak? Jedna osoba uważa, że to druga osoba przygotuje jakieś punkty do dyskusji. Tam Tamta osoba ma odmienne zdanie. Ktoś powinien coś był przygotować, a tego nie zrobił, ale nie poinformował wszystkich, tak? I wydaje mi się, że rzeczą, która się na pewno zmienia, to właśnie to, że dużo jesteśmy bardziej zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o spotkania i myślę, że to się przejawia w takich co najmniej trzech aspektach. Po pierwsze Jesteśmy dużo bardziej asertywni, jeżeli chodzi o odmawianie udziału. Jest takie pojęcie, co prawda może nie dotyczące rynku pracy, ale social media, FOMO, mm -hmm. fear of missing out. I wydaje mi się, że bardzo długi czas ludzie, może w dalszym ciągu mają takie FOMO, jeżeli chodzi o spotkania, że nie pojawię się na takim spotkaniu, ale może tam padnie jakieś jedno zdanie, które wszystko zmieni, tak? Albo może ja będę miał okazję, czy miał okazję coś powiedzieć? I też się świetnie pokaże, albo może będzie jakaś nowa okazja, z której nie skorzystam. No i faktycznie tak czasami jest, ale z drugiej strony też ludzie po prostu dochodzą do wniosku, że te spotkania jest tak dużo, że no to jest statystycznie niemożliwe, żeby na każdym spotkaniu była taka sposobność. Po drugie, że też są w coraz większym stopniu rozliczani z tego, czy na danym spotkaniu są, no bo ludzie trochę też tracą. Taką cierpliwość, pewien taki filtr, ale w pozytywnym słowu tego znaczeniu, opada i wtedy pytają, ale właściwie po co ta osoba jest na tym spotkaniu, skoro jakby nie kontrybuuje, tak, nie uczestniczy w nim aktywnie i tak dalej, i tak dalej. No i te wszystkie czynniki sprawiają, że ludzie bardziej asertywnie odmawiają i też są trochę pewniejsi siebie, jeżeli chodzi o potem uzasadnienie tej odmowy. Druga rzecz, to myślę, że same spotkania przebiegają dużo sprawniej mhm. i to też wynika z tego, że skraca się ich czas. I ludzie trochę muszą do nich inaczej podejść, bo wcześniej było tak, że zróbmy spotkanie na godzinę. Jeżeli skończymy wcześniej, to skończymy wcześniej. Mhm. Teraz raczej zmienia się optyka, i jest mowa, zróbmy spotkanie 20-minutowe, najwyżej zrobimy follow-up albo je minimalnie przedłużymy. I w momencie, gdy trzeba skompresować tą treść w taką mniejszą jednostkę czasu, no to ludzie też do tego inaczej podchodzą. No i po trzecie, to też myślę, że Ludzie korzystają z innych form kolaboracji. My na przykład mamy bardzo dużo łączonych dokumentów, gdzie pracujemy wspólnie w chmurze. Na szczęście zamiast do siebie dzwonić, to piszemy na komunikatorze. Tworzymy specjalne przestrzenie coworkingowe w ramach tego komunikatora, gdzie się wymieniamy plikami i wiadomościami. No i też to sprawia, że wiele spotkań jest po prostu niepotrzebnych. Mhm. Także to są jak najbardziej pozytywne zmiany, moim zdaniem. Czego ci życzyć? Myślę, że dla mnie osobiście najbardziej cenne życzenia dotyczyłyby wytrwałości, ponieważ jest olbrzymi szum na co dzień. Jest olbrzymi szum, który dotyczy informacji, który dotyczy priorytetów i który dotyczy różnych zadań, na które trzeba poświęcić czas. I Przebijanie się przez ten szum, wybór tych priorytetów, a potem trwanie przy nich, to no jest bardzo ciężkie. I, I bardzo łatwo poświęcić pewne rzeczy długoterminowe na rzecz krótkoterminowych wyzwań czy problemów. I widzę, że w moim przypadku jest to duży, duży problem, z którym się mierzę. Na, na szczęście jest to problem, z którego zdaję sobie sprawę, także z nim aktywnie walczę. Mhm. Ale tak, takie taki życie bym sobie życzył. Tego Ci w takim razie życzę, plus przynajmniej 40 książek wysłuchanych bądź przeczytanych w roku 2022. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Cześć wszystkim, nazywam się Wiktor Witkowski, jestem menadżerem w Zespole Strategii i Operacji w dziale doradztwa dla sektora finansowego. Dołącz do nas.